Ale też jest tak, że mówimy cały czas o sytuacji świata, w którym znaczna część kobiet, domagając się coraz, większy, coraz silniejszych praw i emancypacji, czyli równouprawnienia, cały czas odnosi się do świata, który jest, został wybudowany przez mężczyzn i zgodnie z ich logiką. Tak? Znaczy kobiety chcą się ścigać z mężczyznami na w tych konkurencjach, które wymyślili mężczyźni. I to jest też przyczyna cierpienia i kłopotu.